Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. 8:11 na zegarze. Witam Państwa raz jeszcze i witam naszego gościa. Dzisiaj pani Iwona Borchulska, przewodnicząca regionu śląskiego i rzecznik Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Pani przewodnicząca, rozmawialiśmy parę miesięcy temu. Od 1 stycznia, to już po tej rozmowie, weszły w życie nowe limity dotyczące ilości, liczby pielęgniarek na oddziałach szpitalnych. Przypomnę, 0,6 etatu pielęgniarskiego powinno przypadać na jedno łóżko w szpitalu. Na niektórych oddziałach jest trochę inaczej, tam 0,7 na chirurgii, 0,9 na dziecięcych oddziałach. Wtedy pani miała nadzieję, że to wejdzie w życie, że ministerstwo dotrzyma słowa, widać, dotrzymało, ale też zapowiadała pani, że pielęgniarki pewnie i tak będą pracować dalej w nadgodzinach, bo zawsze tak było. Jak sytuacja wygląda dziś? No wiemy, że pielęgniarki pracują w nadgodzinach i pracują podwójnie na etatach, dlatego że no od lat wiemy, że pielęgniarek coraz mniej, tak? Kiedyś w latach 80. wychodziło tutaj u nas, wtedy w województwie katowickim, około 1000 absolwentek. Teraz wychodzi kilkaset, no, podejmuje pracę w granicach setki, bo no, idą dziewczyny na studia magisterskie, nie wszystkie wchodzą w zawód. Poza tym jeszcze są tak zwane powroty pielęgniarki, które miały długą przerwę w zawodzie, odrabiają praktyki przypominające i one też wchodzą do zawodu, ale to nie jest ilość, która może pokryć te koleżanki, które w tej chwili są przed 60, więc pielęgniarek jest za mało. Czyli te limity nie uzdrowiły sytuacji? Nie, one nie miały uzdrowić sytuacji, bo my wiedziałyśmy, że nie uzdrowią, natomiast pewnie doprowadzą do tego, żeby pracodawcy likwidowali puste łóżka, bo mamy różne oddziały. Są oddziały, które mają wykonanie po 80%, nawet niektóre podchodzą pod 90% i to jest takie pełne wykorzystanie łóżek, bo przecież też trzeba mieć dni na zmiany, na dezynfekcję, na przystosowanie dla następnego pacjenta, ale też mamy oddziały, które w 30% wykorzystują łóżka, więc w tej chwili widzimy bardzo duży protest pracodawców pod tytułem, że przez te nasze normy muszą likwidować łóżka. No, my no mówimy... właśnie te limity, znaczy ta likwidacja łóżek spowodowała też trochę emocji w społeczeństwie, w mediach również. No bo z jednej strony tak, rzeczywiście słyszymy, że szpitale kolejne zwracają się, dyrektorzy szpitali zwracają się do NFZ-u z informacją, wnioskiem o likwidację łóżek w szpitalach i jedni mówią, to niedobrze, bo te łóżka, okej, teraz są może niepotrzebne, ale przyjdzie moment epidemii, jakiegoś problemu i wtedy będą potrzebne. Inni mówią, między innymi prezes Śląskiej Izby Lekarskiej na naszej antenie, dr Tadeusz Urban, mówił jakiś czas temu, że powinno się inaczej te łóżka liczyć. Po prostu powinna być rezerwa, ale nie brana na co dzień pod uwagę i wtedy rzeczywiście ten limit byłby wypełniony. Ale ja proponuję nie straszyć pacjentów, bo żeby wykorzystać łóżka, to należy wprowadzić dobrą organizację pracy i oczywiście jak występuje czas epidemii, czy nie wiem, jakiegoś wypadku takiego masowego, to w tej sytuacji można robić takie szybkie organizacje i każdy szpital ma łóżka, które są dostawkami na oddziałach i naprawdę nie straszmy pacjentów, bo te limity pielęgniarek miały poprawić przede wszystkim opiekę. No jeżeli teraz pracodawcy krzyczą w przypadku tych pielęgniarek, ja tutaj podkreślam 0,6 na łóżko, ale to należy podzielić na 4 zmiany. Jeżeli to w tej chwili tak krzyczą, że nie ma pielęgniarek, to ja się pytam, co do tej pory robiono, bo przecież każdy pracodawca podpisując kontrakt z NFZ-em zeznawał, że ma odpowiednią ilość pielęgniarek. No to teraz, ponieważ jest to wyliczalne, zrobiłyśmy sprawdzam, okazuje się, że nie. Ja w tej chwili robię analizy na poziomie regionu śląskiego, ale tak, powiem tak, sprawdzam rzeczywistość. I dzisiaj
akurat mamy dzień bez kłamstwa, to kłamali pracodawcy, podając, że stać ich na to? Ja myślę, że może kłamali, nie, ale manipulowali informacją. Mhm. Bo na przykład widzimy szpitale, które mają inną ilość w rejestrze łóżek, a inną w rzeczywistości. I to w dwie strony. Są tacy, którzy pokazują dużą ilość w rejestrze wojewody, no bo łatwiej jest i bardziej przekonywującym się jest, jak się kontraktuje 50 łóżek, ale w rzeczywistości na oddziale stoi 30. Fizycznie rzeczywiście fizycznie. Nie ma tych pozostałych? I oczywiście jest też w drugą stronę, że pracodawcy w tej chwili pokazują 30 łóżek, bo liczą razy 0,8, mają 18 pielęgniarek na zmianie, 4 minus te, które są na urlopach, 3-2, tak? A robią tak zwane dostawki, tak? I tych łóżek w rzeczywistości jest więcej na oddziale. Ja jestem ciekawa, jak później będą interpretować taką sytuację, że na te 30 przykładowych łóżek będą pokazywać 120% wykonywania kontraktu. To znaczy co? Dwóch pacjentów leżało na jednym łóżku, bo dostawiają pielęgniarkom łóżka z pacjentami i ci pacjenci niektórzy są na korytarzach. I tam rzeczywiście pielęgniarek jest więcej, znaczy mniej na jedno łóżko niż wynosi limit, no bo to są dostawki takie, rozumiem, nie zapisane. No pielęgniarek ogólnie wiemy, że jest za mało i my robimy od lat wszystko, żeby przekonać, że naprawdę trzeba odbić się od tak zwanego dna. Pani przewodnicząca, ale czy zmieniła się rzeczywiście po tym wprowadzeniu od początku roku tych limitów, zmieniła się sytuacja pielęgniarek pod tym względem, że pani też mówi, że łóżek zawsze była jakaś część niewykorzystanych. Ja się likwiduje lub nie, ale jak gdyby z tego rozumiem, że to większego znaczenia nie ma, bo one i tak były nieobłożone. Czyli tam nie było pacjentów, czyli pielęgniarki się nimi nie zajmowały. To te limity oficjalnie coś zmieniły? Ilość waszej pracy? Nie no, w tej chwili zmieniły sytuację, że można wyliczyć przynajmniej to minimum. No i rzeczywiście są ruchy pracodawców, którzy poszukują pielęgniarek. I ja myślę, że przez następne lata, zresztą to też powiedział minister, przez następne 10 lat nie spodziewajmy się cudów. Ale no my cieszymy się, że chociaż jest ten minimum, które można wyliczyć i które no w jakiś sposób zabezpieczają pacjentów, a wszystko zależy od organizacji pracy. No, mamy różnych pracodawców, niektórych dziwnych, mam wrażenie, że nie mają kwalifikacji do zarządzania szpitalami. Raz jeszcze zacytuję doktora Tadeusza Urbana, prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej, bo mówił u nas na antenie, że brakuje lekarzy, bo zbyt wielu nie zdaje egzaminu zawodowego. I powiedział takie dość znamienne zdanie. Należy kształcić do leczenia, a nie do rozwiązywania testów. Czy w przypadku kształcenia pielęgniarek jest podobny problem, czy to jest zupełnie inna droga? Znaczy pielęgniarki kończą szkołę, studia licencjackie, obroną prac licencjackich. No, to jest mądra grupa zawodowa, więc zdaje i broni prac. A jeżeli chodzi o egzaminy... Doktor Urban nie twierdził, że lekarze nie są mądrzy, tylko że jest zły system. Ja tego też nie powiedziałam, ale ja nie oceniam kwestii lekarskiej. Ja mówię, że pielęgniarki mają system zdawania egzaminów specjalizacyjnych i tam mamy duży procent. No natomiast to jest zupełnie inny system kształcenia. Ja powiem, że pielęgniarki po licencjacie mają jeszcze możliwość studiów magisterskich i w godzinach tych naszych 5-letnich studiów w sumie mamy większą ilość godzin niż lekarze. Więc pielęgniarki to jest mądry zawód. Kobiety u nas, szczególnie na Śląsku, to są mądre dziewczyny. My mamy dużą zdawalność egzaminów specjalizacyjnych i obrony prac licencjackich. Pani przewodnicząca, z jednej strony takie informacje dochodzą, że w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, tak, jest protest pielęgniarek w tej chwili. Z drugiej strony informacja, że we wtorek przed Ministerstwem Zdrowia będzie pikieta czy protest różnych środowisk medycznych, bo minister będzie wtedy przedstawiać też sytuację, obraz sytuacji Komisji Zdrowia w Sejmie. Pielęgniarki są teraz raczej spokojne czy niespokojne? Ten protest w Łodzi jest symptomatyczny dla całego środowiska czy jednostkowa sytuacja? Ten protest w Warszawie będzie z waszym udziałem czy nie? Jeżeli chodzi o protest ogólnopolski, to spokój społeczny w kraju jest uwarunkowany spełnieniem zapisów porozumienia Naczelnej Izby i Związku Pielęgniarek i Położnych i
powiem na razie, bo jeszcze nie wszystkie punkty są spełnione. Pan minister realizuje te punkty, więc ogólnopolskiego strajku, protestu nie przewidujemy. Tak mówię na razie, bo to jest zawsze sytuacja, no, która może być wytworzona w ciągu niedługiego czasu. Natomiast ponieważ pracodawców mamy różnych i ja tu mówię, niektórzy no, na absolutnie nie potrafią rozmawiać, lekceważą pielęgniarki. Także niestety. U nas tu, na Śląsku? Tak, bo my, wie pan, my mamy szczególnie na Śląsku taki stereotyp kobiety, która nie może mieć racji, która raczej nie powinna walczyć i odzywać się. Więc, a pielęgniarki to jest w dużej części, w 98% no, środowisko kobiece. No, przecież w rodzinach rządzą na Śląsku podobno kobiety. Ale z drugiego miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o pracodawców, rzeczywiście widzimy w dużych placówkach, bo ja tam mam duże związki, lekceważenie i nie wchodzenie w negocjacje po partnersku. I ja myślę, jak znam przewodniczącą w Łodzi, to jest mądra dziewczyna, która pewnie ma pracodawcę, który no, nie dorósł jeszcze do dialogu i do rozwiązywania problemu na takim poziomie. Zresztą wczoraj chyba przeczytałam w mediach społecznościowych, że tam pielęgniarki się wywozi na przesłuchanie do prokuratury i to robi prawnik szpitala w aspekcie tego strajku. Bo tam poszło o L4, prawda? Pielęgniarki biorą zwolnienia. Tak, no ale to jest grupa bardzo przemęczona. To naprawdę grupa, która ma średnią 52 lata. One mogą chorować. I powiem, że jak przeczytałam tą informację, to mi się przypomniała historia naszego zawodu i to skomentowałam, że w latach 60. poprzedniego wieku pielęgniarki, które protestowały o godne warunki pracy i mieszkania wtedy w Warszawie, zostały wywiezione w Bieszczady. To chyba wróciliśmy wiek wstecz, jeżeli ludzi się pakuje na polecenia służbowe do samochodów i się wiezie do prokuratury i to chyba nie jest świadectwo takiego demokratycznego postępowania, tym bardziej, że nie daje się szansy tej osobie do pomocy prawnej, a myślę, że tak powinno być, takie powinno być postępowanie, że każdy ma prawo w tym kraju ewentualnie prosić o pomoc i prawo coraz bardziej wchodzi też w służbę zdrowia. No nie podoba mi się to. Pewnie jest konflikt i nie powinno to w ten sposób być, bo to są naprawdę działania z poprzedniego wieku i z tych czasów, które wspominamy chyba bardzo negatywnie. Pozostaje mieć nadzieję, że wszyscy na tym przypadku i błędzie się nauczą i poza tym centrum w Łodzi to tak nigdzie indziej nie będzie. No i to jest dziecięcy szpital. Tam normy wzrosną po połowie roku, więc tam będzie potrzeba więcej pielęgniarek. Proponuję naprawdę postarać się wejść w dialog z grupą zawodową i spróbować jakby zrozumieć problemy, bo naprawdę coraz więcej jest takich... Ja mam nadzieję, że incydentów, gdzie na końcu jest krzywda ludzka, jest to wina systemu, gdzie się nie docenia zasobów ludzkich, jak bardzo są potrzebne w służbie zdrowia. Bardzo dziękuję. Pani Iwona Borchulska, przewodnicząca regionu śląskiego i rzecznik zarządu krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107 i 6 FM.